Siemandero, drodzy widzowie, Thanatos z tej strony i witam was bardzo serdecznie, tradycyjnie na kanale Eat My Dust, gdzie dziś kontynuujemy nasze przygody, a tak naprawdę pojedynki z kolosami w grze The First Descendant, a wraz ze mną jest dzisiaj Happy. Siemano. Dzysku. Frostwalker. Dzysku, nie śpi. I nasz najnowszy nabytek The First Descendant, czyli Atreus. Siemaneczko. Słuchajcie, moi drodzy, mam nadzieję, że widzieliście poradnik do Frostwalkera, który wrzuciłem wam z wyprzedzeniem, bo my tego bossa jeszcze nie robiliśmy, ale jeśli chodzi o kolejność wypuszczania odcinków, to poradnik wyszedł pierwszy. My sobie przeanalizowaliśmy z chłopakami, jak to wygląda, ponieważ jak pewne już wiecie, ten boss jest naprawdę trudny i ta mechanika jest naprawdę złożona i zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie z jej realizacją, więc też dlatego zabraliśmy Atreusa, bo stwierdziliśmy, że lepiej robić to z naszym kolegą, który zaczął swoją przygodę 5 dni temu od teraz, jak to nagrywamy, i jeszcze może nie robi damage'u, ale doszedł samodzielnie do tego etapu, wysadził poprzednich bossów, prawda Dysku? Świadkiem byłeś. Frostwalker. Taki damage bił szalony, że panie, wióry leciały, ale dobrze. Fajnie jest tak w ekipie, bo wtedy nie musimy się martwić, że jakiś random będzie zbierał nasze ogniki. Więc to tyle, jeśli chodzi o słowo wstępu i myślę chyba, panowie, że możemy zaczynać. Co wy na to? Tak. Po prostu. Tak. Zobacz mój tytuł. Będzie Happy. Stary wieprz. O, trzeba nam jeszcze jednego. Dobra. Jeszcze jeden nabębnie. Co, jeszcze jeden nabębnie? Dobra, Dysku, nie ma czasu na to. Słuchajcie, nie wiem, pewnie nie wyjdzie to za pierwszym razem, bo tak jak powiedziałem wcześniej, to jest nasze pierwsze podejście, no ale będziemy próbować, najwyżej potniemy troszeczkę ten materiał i zobaczymy, jak nam pójdzie, a jak nie pójdzie, to trudno i ten materiał trafi do kosza, ale mam nadzieję, że jednak nie będę musiał tego robić, więc rozpoczynamy oczywiście prywatne przechwycenie, bo minimalna liczba graczy na tego bossa to 4! Nie da się tego robić w mniej osób. Więc tak, albo robicie to we własnym party, albo jesteście skazani na randomów i trzymacie kciuki, że oni to ogarniają. Ja generalnie, proszę mi wybaczyć, ale nie wierzę w randomów, więc tak, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, panowie, co zbijamy jako pierwsze? Prawe ramię, lewe ramię? Frostwalker. A powiesz coś więcej dzisiaj, czy tak będziesz się ograniczał? Ale ja lepiej nie używam na razie ulta, nie? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy używać ulta, bo i tak go chyba nie wysadzicie w jednym strzale, nie? Nie, nie ma szans. Nie wiadomo, czy nawet połowę mu biję. Wiedziałem, że na mnie usiądzie. Dobra, biję prawe. Nie, że połowę nie wiadomo. Musimy rozbić part, żeby dostać ogniki, nie? Muszę umrzeć. Podniesie go, a teraz podniesiesz go? Jasne. Jest łapy. Dobra. Ma jeden part zbity, teraz trzeba się przykleić do niego. Lewe ramię. No i się nie przykleimy. Dobra. Bijemy kolana. Za duże dama nagę, panie, robicie. Jest łapy. To mój damage, przepraszam. Oj, 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 przymroziło mnie, ale mnie wysadzi, ale mnie wysadzi, ale mnie wysadzi. Wysadził mnie. Czyli rozumiem, że Dysku ubije tuby. Frostwalker. Jest dobrze. O, będzie ciężki boss. Damy radę. Nie mogę cię Dysku, podnieść. A ty... Okej. Ciskam, nic się nie dzieje. To jest Dysku, dodatkowa walić. Mechanika. Przestań się wydurniać. Nie mogę nic zrobić. Dysko zablokowało, naprawdę. Czemu się wydurniać? Ej, bo wszyscy leżymy, to chyba nie powinno tak. Frostwalker. A, bo ja wstałem, jeszcze mam szansę, ale super, pędzę was uratować. Nie wiem, a jednak się nie udało. Dobra, ale drodzy widzowie, nie robimy tutaj cięcia, bo to za wcześnie na cięcie. Od razu... Od razu powtarzamy to ponownie. Jeszcze raz to robimy. Cisza. Skupienie. Dysku, a ty się nie wydurniaj. Strasznie. Przestań się wygłupiać. Tak Atreusowi zarzucał, że ma mało HP, a padł jako pierwszy. Hodor. Hodor. Jedziemy. Teraz się uda, panowie. Teraz się uda, musi się udać. To jest najtrudniejsza mechanika, jeśli chodzi o kolosów w całej grze, więc no musi być trudno. A z kolei nie mamy czterech lepików, którzy by go wysadzili.
On nie robi ciebie. Dlaczego on się do mnie cały czas przyczepia? Zostaw mnie w spokoju. No ale mu nawaliłem teraz. Wow. A nie macie wrażenia, że wy po prostu tym ultem lepika wbijacie mu stagera i nie zbijacie partów? Jakie wy? Przepraszam, proszę się ode mnie odczepić. Można się przyczepić. Przyczepiłeś się? Dobrze, bij go. Nie zbierać ogników. Nie biję go, zostawiam go w spokoju. Niech klęczy. Spadłem. Dawaj. Spadłeś? Nie. Ale fail. Dobra. Dobra. Musimy go bić. Jedna noga rozwalona i gdzieś robi, tu nie spasz. Jest tu. On mnie bije, ja nie mogę nic robić, bo on mnie fokusuje. Jedna noga też pękła, ogniki wypadają, nie podnosić ich. 8,50 jest. Ta noga została chyba. A nie, jednak nie. No przestań łazić! Następny rozwalony. Dobra, mamy minutę do... O Jezu! Czy ja zebrałem ognika? Nie. Nie wiem, czy zebrałem, czy nie zebrałem. Ała, boli. Jest rozwalona noga. Dobra, jest. Nie, nie zdążyłem się przykleić. Nie, i zebrałem ognik chyba. Nie, przyklej się do niego, no nie mogę go sięgnąć. Dobra, przyczepiłem się. Leży. Leży. A trusa podnieść. Dobra, ja pójdę. Uwaga, zaraz będę zbierał ogniki. Co? Dobra, zbieram ogniki. Zbieraj. Raz. A dlaczego mi nie zbiera? Jest dwa. A dlaczego dwa jest liczone jako jeden? A zbieraj. Trzy. No zbieram. Mam pięć. Stawiam bity. Leży. No nie wychylaj się teraz na niego, żeby cię nie zaatakował. Mam kółko. Stójcie, stójcie, stójcie. W kółku. Jest, brawo panny, mamy to. Mamy umrę. To. Nie umieraj. Mam. Umrę. Umarłem. Umrzyj w końcu, o umarł. A, dobra, wy się dobrze, podnosicie. Masz quest, fajnie. Zabijam moby. Walcie w oko, walcie w oko. Stagger wjeżdża. No, wjechał. Nogi. Nogi, nogi i pamiętajcie, że nie podnosić ognia. Nie podnosić ognia. Ale mi wycedził, panowie. Jestem pod jego tyłkiem. Podniesiecie go? Idę pod siebie. Bo on mnie fokusuje, dobra, nie wiem czy ja nie zginąłem właśnie. Też leżę. Nie. A to zbiega. Ola. O Jezu, ale mi wytubił. Świetny żart, ała, jak boli. Happy, podnieś nas, Happy, nie bij, patrz co się dzieje na mapie. Zysku, przestań się wydurniać. No weźcie, bo jest za minutę jest mechanika. Ale mi wytubił. Ała, jak boli. Podnieś go, Atreus. Atreus, podnieś go. Podnieś mnie, Atreusie. Atreusie, gdzie masz Kratosa? Musiałem zauważyć mnie. Chłopcze. Lepieska płoć. No czy wy się podniesiecie, czy się nie podniesiecie, no? Nie, to nam życie układać. No nie no, wy sobie jaja robicie ze mnie, no. Trochę zaraz tak, się zdenerwuję, no. Kasztany, jesteśmy blisko zrobienia go, skupić się! Aż mam radę! Co damy radę za 20 sekund, jest on jest nierozbity! 20 no, sekund mechanika jest. Ogniki masz. No mam ogniki, ale nie mogę ich zbierać na razie. No lepiej, siema. No właśnie zbiera. Może cię podniosę, co? No, a ja to... Dobra. Dwa. O, jak boli.
Oj, zabił. Idę cię podnieść ze sobą. Mam, do mnie. To ty do nas. No. Oj, jak fajnie bawi. Się bawi chłop. Ja nie, wy macie w tym cały czas stać? Ja nie wiem. No piąta minuta jest, miało być co 2,5 minuty. To miesz liczyć? O Jezu, to ja za wcześnie to zebrałem. O, no. To już jesteśmy w totalnie, nie umiem liczyć. Nie no, 2,5, a ile trwa walka? 7,30 minus 2,5. To jest 5. No, wygrałeś. Coś o, się mi matematyka... zrobił. A, teraz to zrobił? A. No. Czyli na 4,20. Drugi 4,20. Raz. Tak, drugi raz 4,20. No jak boli. Ale dobra, już będzie mieć, nie? A było tak blisko, byście się nie trollowali, to byśmy to zrobili. Nie, no dobra, żartuję, nie dało się tego zrobić, bo nie wiedzieliśmy, jaki jest timer. Czyli nieco 2,5 no. minuty, ale mi się wydaje, że to jest z tego względu, że my go nie zbiliśmy, bo jak on byłby zbity, to by zrobił to wcześniej. No ale dobra, dobra, drodzy widzowie, widzicie, jak nam to idzie? Ja robię tutaj pauzę i widzimy się na udanej próbie, więc do zobaczenia za jakiś czas. Pewnie wypadnie mi połowa włosów z głowy. Do zobaczenia! Do mnie. Zdążyłem. Brawo. Jest, dobrze, drodzy widzowie, mamy drugą fazę za sobą. Może się uda. Jest, klęczy, dobrze. Nie chcę mówić, który to już run, bo chyba... 12? Wysadzać go, pany. Mamy jeszcze niezbite ramię jedno. Czyżby miało się udać? Czyżby miało się udać? Jest, uda się. Nie wbije stagera. Jezu. Mamy to, dawaj, jedziesz, tak jest! Yes. Mamy to, Jezu, jaka to była przeprawa, drodzy widzowie. My siedzieliśmy chyba z godzinę? Mniej więcej. Słuchajcie, powiem wam jedno, bo wniosek końcowy na ten odcinek jest taki, że ja tu nie przychodzę bez lepika, nie? Bo jego po prostu trzeba wysadzić na czterech lepików, bo szarpanina jest niesamowita. I to robiliśmy w party czteroosobowym, więc ja szczerze nie wyobrażam robić sobie tego z randomami. Nie wyobrażam sobie tego. Nie mam reliktów do tworzenia. Ja też nie mam reliktów. Ja też nie. O matko, drodzy widzowie, jaka to była przeprawa. Powiem wam tak, z tymi czasami jest różnie, bo my mieliśmy główne punkty. Dobrze, że jestem jeszcze przed nagraniem poradnika, bo pierwszy tak naprawdę punkt... odpalał się w momencie 7.30, a drugi mniej więcej 4.20, nie? I to było za każdym razem, tak jak robiliśmy, nie? Tak. No. Dobrze mówię? Tak, dobrze. Dobrze, ale udało się, super. To teraz forteca nam jeszcze została i to ostatnie obżarstwo, które weszło wraz z Luną. Więc dobrze, drodzy widzowie, fajnie też, że my zrobiliśmy to przed poradnikiem, bo mam fajne wnioski, bo na przykład okazało się w trakcie rozgrywki, że podnoszenie, tak jak podniesiecie te 5 kulek, szósta daje dopiero aurę, a jako zbierający mogę jeszcze powiedzieć, że jeśli kończy wam się czas, a ten boss nie odpalił jeszcze swojego właśnie tego finiszującego ruchu, to możecie podnieść kulki, które pozostały i one resetują ten cooldown i timer, który macie o 1/4, każda kulka, więc to jest naprawdę cenna informacja do poradniczka, który będę niebawem nagrywał. No i cóż, pany, to była ciężka przeprawa, nie będę okłamywał, bo widzowie tego nie wiedzieli. Ile? Z 12 razy go robiliśmy, jak nic. Ale się udało, no, ale tak. Się udało i satysfakcja jest naprawdę ogromna. Już prawie nieraz się pokłóciliśmy przy tym bosie, bo to też tak było, nie? Nie. Nie, no nie, żartuję. Przestałem. Nie przesadzaj. Atreus często leżą. No, nieprawda, ale... nieprawda. No, myślę, że porównywalnie leżyliśmy tyle samo wszyscy, ale udało się, super. Cieszę się mega. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Mam nadzieję, że doceniacie ten poradnik, który zrobiłem. I cóż, widzimy się w następnym odcinku, w którym będziemy walczyć ze stopniałą fortecą. Tak? Na co ona jest słaba? Ale mam spam na telefonie. Na co ona jest słaba? Na chłód, czyli wiesia. Ale my już oglądaliśmy mechanikę, bo chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda, ale to wszystko już w następnym odcinku, drodzy widzowie, a tymczasem ja się żegnam z wami standardowo, życząc wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał i zapraszam do dalszych serii odcinkowych albo do poradników, co wam tam w duszy gra, to oglądajcie. A ja dziękuję wam jeszcze, panowie, Atreus, Zysku i Happy, pożegnajcie się z widzami. Simanu. Nie chcę się żegnać. Nie, a nie chcesz. Lepiej się witać, no, jak żegnać. Lepiej się witać, jak żegnać. No i z tym mottem kończymy ten odcinek. Trzymajcie się ciepło. Yo.